końcu mamy wolne i w końcu idziemy do galerii. Tak, ale nie idziemy tym razem na zakupy, tylko na jakieś inne gówno. Hej, idziemy w bardzo fajne miejsce. Nie wziąłem płatego. Postanowiliśmy, że przez ostatnie 3 tygodnie nic praktycznie nie robiliśmy. No może Kacper chodził na siłownię, ale kto wie, co on tam robi ostatecznie. I chcemy trochę aktywności wprowadzić do naszego życia, więc idziemy do... Chcemy wprowadzić aktywność do twojego życia, bo w moim życiu jest ona akurat obecna. Tak. Idziemy do Jump Areny! Tak, idziemy właśnie. Użyłem swojego super plecaczka, który myślałem, że już nigdy nie będę używał. No niestety, musisz sobie kupić nowy. Już ja tego nie zrobię, bo zbankrutowałam przez twoją torbę sportową. I mało tego, założyłem spodnie, które kupiłem. Kiedy ja w ogóle kupiłem je? Nie wiem, jak jeszcze przed świętami. Jeszcze przed Mikołajkami, bo one były cały czas tak, w torbie. No tak, z tymi skarpetkami. Tak, dzisiaj dopiero rozpakowałem. Dostaliśmy kluczyki do szafek i na nich są numerki. Masz mój? Masz. Na nich są numerki, którą szafkę tam możecie, do której pasuje kluczyk. I Kapi podszedł do numeru 31. Bóg wie dlaczego. Oczywiście 60. I nie muszę zamknąć. Ja do niego patrzę, co kurde jest? A nawet nie patrzyłam na jego numerek, byłam przekonana, że zamek jest po prostu zepsuty. A ja zamek prawie wyłamałem, bo zacząłem z drugiej strony przesuwać i po prostu zaczęło się właśnie przesuwać. Jaki głupi. Patrzcie, cała Jump Arena dla nas. Widziałam tylko gdzieś jakieś dwie dziewczyny, ale ogólnie jesteśmy sami. Ale będzie skakane. Czy nigdy nie byliśmy takich? No nie, właśnie. Nasz pierwszy raz z wami. Docencie to. Dobra, to... Jezu, ja się boję. Mi uśmiech nie schodzi z twarzy, jest tak fajnie! Patrzcie, jakie fajne skarpetki kupiliśmy. Musieliśmy. No. Prawie jak świąteczne wyglądają. Moje już trochę... Chyba znalazłem. Nie, no bo jest napis, dobrze? No. Dawaj, wychodź. One się zgadzają, to jest jak w bajkach, w tych piaskach jakiś tam. Ruchome. Jezu, trzeba nie ogarnąć ostrości w ogóle. Takie super! No po prostu normalnie najlepsza atrakcja od dłuższego czasu, tak. Nie? Nie licząc tego jedzenia fast foodów oczywiście. Ale nie spodziewałem się, że to będzie tak super. I tak męczące jednocześnie. I tak męczące, bo wychodzenie z tego basenu z piankami to jest tragedia po prostu, szczególnie jak taki wielki kloc jak ja zapadnie się w te bańki, w te pianki, to po prostu nie ma opcji, żeby wyjść, ale było super. No, ale teraz jesteśmy tacy spłuceni i przyklepnięci. Tak. Było, a właśnie jeszcze początkowo się trochę cykałem tam skakać. Ja tak wszedłem na tą twardą. No właśnie, no ja jestem po jakichś tam operacjach, ty jesteś po operacjach, więc ja się bałem o kolano, Oksia się bała okręgosłup.
Ale ogólnie super było. No, no mega, polecamy. Tak. I ogólnie to jest dosyć droga atrakcja, bo tutaj z legitymacją studencką za godzinę osoba kosztuje 20 zł. Tak. Ale my znaleźliśmy na Grouponie, więc od razu mówimy, że jak chcecie, to sobie sprawdźcie, bo na Grouponie znaleźliśmy za dwie osoby 30 zł za godzinę. Więc no to zaoszczędziliśmy dychę, nie? No, no taniej niż bilety do kina wychodzi ostatecznie, no. Tak? A fajnie. A aktywnie. No. I kupuje się tam takie właśnie skietki, jak widzieliście. I to raz i tak się kupuje. I tak, ale one są takie słabe i tak myślałem, że jak będziemy częściej przychodzić, czy by nie kupić właśnie własnych, takich jakichś lepszych, które byłyby wielokrotnego użytku, no, no, bo te już się tak zmechaciły. Nie, moje były jest... okej, twoje widziałam, że takie słabsze. Może dla facetów, no, właśnie robią, żeby, bo częściej przychodzicie pewnie na przykład. Tak, pewnie tak. A teraz idziemy na jednego. Teraz jedziemy, albo już przyjechaliśmy właściwie, zapytać się, czy można przegląd zrobić, albo kiedy zrobić, kiedy goś ma miejsce i tak dalej, bo niestety już się kończy, więc trzeba coś zainwestować. Jak zwykle mamy farta i jeszcze godzinę temu robili przeglądy, a teraz już nie robią, bo coś się zepsuło. Podnosić się zepsuło. No cóż, szukamy dalej. Nie znaleźliśmy żadnej stacji, to znaczy Kacper uznał, że jednak nie idzie jej szukać, bo mu się nie chce i ma mnóstwo czasu do 10 lutego, a jest 6. No, jest dużo czasu, bo to są 4 dni, a ja nigdy nie zabieram. Ale 9 albo 10 jedziemy do Świnoujścia najprawdopodobniej, więc aż 2 dni tak naprawdę. No dobrze, jutro już znajdę. W każdym razie jesteśmy w domu, żeby się przebrać i lecimy coś zjeść. Najwyższa pora. No. Ale dzisiaj rano Kacper poleciał po bułki i kupił mi niespodziankę, jajko niespodziankę. I jak ją otworzyłam, to zawsze zanim zjem czekoladkę, to po prostu otwieram, żeby zobaczyć, jaka trafiła mi się zabawka. I tym razem, wiecie, co mi się trafiło? A spadło mi. Już zakładam, już pokazuję. Uwaga, uwaga. Pierścionek! Yeah! To chyba było zaplanowane. Tak, to chyba znak po prostu. I się śmialiśmy, że mogliśmy nagrać następny filmik zaręczyny pierścionkiem z jajka niespodzianki. No, bo na tamtym już poprzednim filmiku mamy prawie 40 koła wyświetleń, to już w ogóle jakieś no, dziwne. Ale tak chcę powiedzieć, że to był żart. Nie jesteśmy zaręczeni, ja ciągle czekam. Okcja ciągle czeka. Ale już, wiecie, już dwa razy się zaręczyłam na niby, więc coraz bliżej. Do 3 razy sztuka. O, dokładnie. A skoro spaliliśmy dzisiaj tyle kalorii, to pozwalamy sobie na cheat day'a, o tutaj, w burger, coś tam, w każdym razie krowi placek. I ja wiem, że każde nasze vlogi ostatnio wyglądają tak, jakby to były cheat day'e, ale tak naprawdę ostatni cheat day był ponad tydzień temu, jakieś 10 dni temu, coś takiego. W niedzielę w każdym razie, no to 9 dni temu, więc teraz możemy. Dostaliśmy nasze śliczności, ja mam burgera meksykańskiego. Ja mam z plackiem ziemniaczanym. Okcja ma burgera pyre z plackiem ziemniaczanym. I ja mam średnio wypieczone mięcho, a Okcja wzięła sobie mocno. Bo nie lubię krwi. Ja już się nie mogę doczekać, że ślinotoku dostałem. No zaraz zobaczymy, czy będzie dobre. Normalnie. Mały. To dobry? O, to było pyszne. To jest jeden z lepszych burgerów w Poznaniu podobno. I nam też się wydaje, że jest całkiem spoko. Jak patrzyliśmy na jakieś rankingi, to jest chyba top 2 czy coś takiego, albo nawet dla niektórych top 1. No, w każdym razie jeden z najlepszych. No i ja się najadłam, ale nie przejadłam, więc idealnie. No, bo... ale... Okcia się nie przejadła... Wystarczy. Okcia się nie przejadła tym burgerem tylko i wyłącznie dlatego, że oddała mi 1/4 tak naprawdę. Chciałbyś, tak żeby tak było. Nie, ale tak tyle mi dałaś. Nie, nie było tak. Było nie tak. Było tak. Było nie tak. Było tak. Dobra, bo... Ale jeszcze pragnę sprostować, bo to co powiedziałem wcześniej o cheat day'u, no to w sumie tak nie do końca prawda, bo my nie bierzemy jakby całego dnia jako takiego cheat day. Tylko posiłek. Tylko cheat meal, czyli po prostu jeden posiłek robimy taki bardzo wysokokaloryczny, taką bombę i tyle. Mhm. Nie staramy się przez cały dzień zagadać same czekolady i pizzę i teraz wracamy do domu, to zamówimy pizzę i popijemy to kolą. Nie, jak nie, nie. To nie? Nie, tylko właśnie jeden posiłek, na przykład na obiad, po siłowni, po jump arenie. I tyle. Tak. A skoro mowa już o odżywianiu, to można ten temat naciągnąć na postanowienia noworoczne, czyli ja wam teraz mówię, że moje postanowienia noworoczne są na razie ok, ciągle je cisnę, czyli ćwiczę, staram się normalnie jeść i tak dalej, biegam nawet bez żadnych przerw.
Okci, natomiast nie wiem, mam powiedzieć o twoich, czy wolisz ty sobie powiedzieć? Ja nie miałam postanowień noworocznych i mówiliśmy to w tym sylwestrowym vlogu, że moim jedynym postanowieniem noworocznym jest może jeść zdrowiej. I nie wiem, czy coś jeszcze powiedziałam, ale ja nie miałam takich postanowień. W każdym razie chciała ćwiczyć. I pamiętacie, jak tam parę vlogów temu coś tam mówiła, że ćwiczy z Melbi. Ćwiczyła raz, dostała zakwasy na 2 tygodnie i sobie odpuściła. No bo Jezu. Ale teraz będę musiała trochę poćwiczyć, bo potrzebuję trochę lepszej kondycji na tą rzecz, o której ostatnio mówiliśmy. Ale tak, jak będziemy pewni, że wypali, to wtedy na pewno powiemy, żeby nie było, że my specjalnie nie mówimy, żebyście wchodzili na vlogi i liczyli na to, że powiemy. No nie jesteśmy pewni i nie chcemy właśnie tak w sumie może nie wykrakać, co nie chcemy zapeszyć. No, więc właśnie. Jak tam wasze postanowienia noworoczne? Wiem, że dopiero jest początek lutego, ale jeżeli ktoś miał postanowienie typu ćwiczyć albo jeść zdrowiej, albo nie palić na przykład papierosów, to już wie, że mu się nie udało, więc spokojnie możecie mi powiedzieć, chętnie wysłucham, doradzę, zmotywuję. Psycholog Kacper. Tak, nie psycholog, tylko jak to jest? Nie, jakiś tam motywator, niech będzie. Coach Kacper wjeżdża teraz. Okej, okay, bez zbędnego przedłużania tego vloga żegnam ja, Kacper nie, żegnam się, bo albo nie będziemy nic robić, a nawet jak będziemy coś robić, to raczej nie będzie tak ekscytujące jak cała reszta tego vloga. Więc do zobaczenia w następnym, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza. Aha, i chcieliśmy nagrać małe Q&A, bo ostatnio dostaliśmy kilka pytań od jednej z was, no i stwierdziliśmy, że od początku naszego kanału zawsze znajdzie się ktoś, kto się zapyta, czy nagramy Q&A. Ale potrzebujemy do tego pytań. I zawsze jest ktoś, kto chce Q&A, ale są takie osoby, które po prostu nie zadają pytań. Więc jeżeli jakieś macie, to napiszcie pod spodem, a my nagramy taki filmik. Okej? Okay? Okej! Okay?